Z mechanizmami webinarów na Tuli. Raz już miałem przyjemność. Dostałem informację, że Twoje wydarzenie jest już nagrywane. Nagrywanie wystartowało. Damy sobie chwilkę, żeby wszystkim też to pykło, żeby zaczęło działać. Ja się bardzo cieszę z tego, że mogę po raz kolejny, właśnie po raz drugi, poprzez webinar, a też na inne sposoby dla czytelników, widzów, fanów na Tuli opowiadać, pokazywać różne rzeczy damy sobie jeszcze tak chwileczkę, żeby właśnie, żebyśmy się zebrali. Widzę, że czat działa. Sylwia, dzień dobry, witam. Dzień dobry Sylwia, dzień dobry Kasiu, dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki temat, w którym, ja to jeszcze będę powtarzał, dzisiaj mamy taki temat, który jest krótki, można by powiedzieć, ale jest fascynujący, ja tam mam Sporo do opowiedzenia, ponieważ bardzo często rozmawiamy z wami, rodzicami o dziadkach, to jest ważny temat, ale tutaj to jest taki temat, w którym rzeczywiście niezwykle istotne jest przyjrzenie się indywidualnym sytuacjom, więc będę wam bardzo wdzięczny dzisiaj, szczególnie za pytania, w których wrzucicie swoje sytuacje, w których Wy mi troszeczkę zobrazujecie, dlaczego temat granic granic między wami a rodzicami lub teściami jest tak bardzo ważne, bo tutaj mogą być bardzo bardzo różne różne tematy, może nawet nie, nie tylko dziecięce, tak naprawdę mogą też być bardzo różne układy, ponieważ niektórzy z dziadkami, z rodzicami, z teściami mieszkają, niektórzy widują ich na odległość to jest 300 kilometrów i widują się raz na dwa tygodnie, a dla niektórych to jest 10 metrów przez płot. Tak jak zresztą, a to ciekawe, i po jednej i po drugiej stronie, jak mam sąsiadów, to oni właśnie dokładnie tak mają, że przez płot mieszkają ze swoimi rodzicami, którzy mają bezpośredni dostęp do ich życia. I, i każdy ma tutaj zupełnie inaczej. To są różne bardzo konfiguracje, które tworzą różne wydarzenia. Dlatego Was serdecznie zapraszam do tego, żeby się tym dzielić, żeby zadawać pytania właśnie w tym kontekście, co jak. E co jak u Was funkcjonuje, co nie funkcjonuje, o co byście chcieli się zapytać. Także do tego serdecznie zapraszam. No i słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy ten niesamowity temat. Dla mnie on jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ bycie rodzicem jest proste. Dobra. Wiecie, no, jest proste. Bycie rodzicem jest proste w tym sensie, że tutaj w miarę wiemy, co robić. Bardzo często nie potrafimy tego zrobić, bo na przykład e, przeszkadzają nam nasze emocje, brak zasobów, zmęczenie i różne rzeczy, ale bardzo często jesteś, jak nie wiemy, co robić, to przynajmniej wiemy, gdzie szukać. Natomiast strefa dziadków strefa dziadków to jest taka wyjątkowa przestrzeń, w której ja czasami mówię, jako psycholog, kiedy do mnie przychodzicie: No nie da się. No po prostu się nie da. Dlatego jest to taka rzeczywiście specyficzna, spe, specyficzna sytuacja. Dziadkowie to jest specyficzna rzeczywiście sytuacja, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Oczywiście nie jest tak, że zupełnie się nie da. Trzeba mieć wrażliwość na pewne rzeczy, które bym chciałam dzisiaj pokazać, ale faktycznie w przestrzeni dogadywania się z dziadkami, to jest coś na rodzaj dajecie często taki zwrot. No ja im mówię, ale to nic nie daje. Ja ich proszę, ale. To nie działa. I rzeczywiście, trochę tak jest. I, i zanim opowiem, i, i tutaj taką chciałbym się zająć taką pewną rzeczą, żeby pokazać wam specyfikę, kim jest w ogóle dziadek babcia. Kim jest w ogóle osoba w tym wieku. I, i tak jak ja bardzo często opowiadając o dzieciach. Korzystam z teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona, i tam jest taki ładny podział, że na początku jest budowanie zaufania, ufność do świata przez pierwszy rok, półtora, potem jest budowanie swojej autonomii, wzmacnianie się w tym, że jestem odrębną osobą, to trwa do mniej więcej trzeciego roku, potem pojawia się inicjatywa, czyli taka. Chęć zdobycia świata, i to dziecko idzie do przedszkola, eksploruje, zmienia. To jest też fascynujący czas przedszkolaka. Następnie pojawia się taki czwarty etap szkolny do mniej więcej 12 roku życia, w którym dziecko gromadzi informacje, który kiedy lubi się uczyć, 11, 12 mniej więcej, lubi się uczyć, lubi zbierać informacje, lubi potrafić, lubi umieć i ktoś wtedy wymyślił szkołę, to jest też bardzo rozsądne. Słuchajcie, ja dojadę, ja tym tropem dojadę do dziadków, ponieważ kolejny etap to jest Nastolatki, to budowanie tożsamości, rozproszenie tożsamości, bunt nastolatka, odcinanie się od rodziców, takie właśnie zmiany, które oni przechodzą bardzo dramatycznie z dziecka w dorosłą osobę, to jest właśnie budowanie tożsamości. I potem zaczynają się trzy etapy życia dorosłego. Pierwszy to jest budowanie Gniazda takiego intymnego, to jest, to, to jest znajdowanie partnera życiowego, osadzanie się, co będę robił w pracy, być może początek bycia rodzicami. To trwa do mniej 35 roku życia. To jest ten początek dorosłości. My wtedy tworzymy nowe rzeczy i uczymy się nowych rzeczy. I wtedy, jak ktoś nam powie, żeby tego nie robić albo to robić, to to dociera. To to do nas trafia, ale coś takiego dzieje się tylko w pierwszym etapie dorosłości. Dwa kolejne etapy, dobra, będę się dzielił, bo ja już kurczę, jestem w drugim etapie. Drugi etap, i on jest, yy, myślę, że dociągnę na nim, że tak powiem, do bycia dziadkiem być może, bo on trwa do 55, 60. roku życia. Bardzo długi etap, 30-letni niemalże, to jest. Etap, który się nazywa generatywnością, ja wolę nazwę owocowaniem, czyli ja mam tak, że ja lubię dawać innym, że ja lubię tworzyć, dawać, kreować, dzielić się. Ja owocuję. Bardzo ładnie to brzmi i właśnie polega na tym, że I na czym to polega? Otóż ja czasami czuję, kiedy rozmawiam, że mam ochotę dać Ci radę, mam ochotę dać Ci pomysł, mam ochotę powiedzieć Ci, co zrobić, a dużo ciężej mi jest Ciebie słuchać. Mam ochotę kreować, dawać, ponieważ ja już się nazbierałem 40 lat w moim przypadku, 41? W przypadku dziadków 50, 55? Ja już się nazbierałem, teraz ja już chcę owocować. Bo mam w sobie tyle bogactwa swojego życia, że chcesz owocować. I zaczyna być mi trudno słuchać. Jakkolwiek u psychologa jest to duże wyzwanie. Bo już mnie, trochę mniej mnie zaskakuje, bo już trochę więcej słyszałem, bo już jest. Mówię jak dziadek, okej. Okay. Ale to ten etap życiowy powoduje, że jest mi dużo trudniej słuchać. I dobrze jest, żebyśmy mieli to na uwadze, że to jest taki etap życia, w którym oni chcą owocować. Trochę starsi dziadkowie, około 65 roku życia, i starsi są na takim troszeczkę innym etapie. Oni zbierają doświadczenia swojego życia, integrują je, zbierają, wspominają, oceniają trochę swoje życie. I tutaj. To jest też ten piękny moment połączenia z wnukami, ponieważ oni w tym wieku uwielbiają opowiadać o swojej przeszłości, ponieważ dzięki temu, że oni ją opowiedzą, to ją zbierają właśnie, realizują ten etap swojego życia, zbierają i wnuki. Pomagają im zbierać, ponieważ one się pytają, a jak było wtedy, a jak to było, jak ty chodziłaś do szkoły, a jak to było, jak poznałaś dziadka, jak to było, jak poznałaś babcię, a jak było, jak była komuna, a jak było, kiedy była wojna, i tak dalej, i tak dalej. I oni wtedy dzięki temu integrują, opowiadając naszym dzieciom, albo też oczywiście nam. I to jest kolejny etap taki bardzo dziadkowy, gdzie oni już nie potrzebują nowych doświadczeń, tylko chcą opowiadać o sobie. Bo, tak jak wcześniej, ten etap owocowania jest etapem, kiedy ja chcę Ciebie wzbogacać i ja wiem, jak Ciebie wzbogacić. Nie mów mi, drogie dziecko, bo ja już wychowałem Ciebie, więc wiem, co swoim wnukom i tak dalej. Więc ja chcę Ciebie. A ten kolejny etap to jest rzeczywiście: ja się przyglądam swojej przeszłości, trochę poniekąd póki ją pamiętam w niektórych sytuacjach, i chcę się dzielić nią. I zobaczcie. W obu tych przypadkach jest niewiele miejsca na zmianę. Tak jak wszystkie poprzednie etapy, e, są bardzo wrażliwe na zmiany z różnych powodów. Tak, te dwa etapy życia, od 35 do 65 roku życia mniej więcej oczywiście człowiek nie zegarek e, i ten późniejszy, integrujący są takimi etapami, w których, e, w których rzeczywiście nie ma przestrzeni na słuchanie. Jest jej dużo, dużo mniej. Dlatego też prosząc dziadków o zmianę, prosząc, żeby coś zrobili inaczej, jest im dużo ciężej niż młodemu rodzicowi. Jest, jest dużo ciężej niż, niż, niż nowemu rodzicowi zbierać te informacje. W związku z tym dobrze jest mieć taką wrażliwość. Tam jest bardzo. Ciężko o zmianę. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym Wam od razu od tego zacząć, żeby zacząć ich e, inaczej rozumieć, żeby, żeby zrozumieć ten brak ich elastyczności, który się pojawia. E, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której chciałbym wam opowiedzieć, e, słuchajcie, jakby co to ja widzę, widzę pytania, ale wiedziałem, że ktoś z natury odpowie tobie do mi, ale śledzę pytania, więc jeżeli będziecie rzucać pytania i to będę się starał odnosić, oczywiście nie, 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 nie na wszystkie naraz, jak czasami mam taki impuls, będę gadał, 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 ale czasami będę się pochylał właśnie nad pytaniami, do których was jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam, eee, więc tak, słuchajcie, i teraz tak, teraz chciałbym wam opowiedzieć o roli dziadków. <laughs> Oczywiście ona jest bardzo różna, bardzo indywidualna. Wiecie, jesteśmy też w takim momencie w takim momencie życia świata cywilizacji, że jest dużo rodziców samodzielnych. Z różnych powodów. Teraz bardzo dużo rodziców samodzielnych przypływa z Ukrainy, gdzie ojcowie zostają w swoim kraju, walczą o swoją wolność. A matki z dziećmi uciekają i często pojawiają się tutaj w Polsce. Też mamy dużo więcej rozwodów obecnie, niż się to działo 50 lat temu, i dużo częściej rodzice wychowują dzieci w pojedynkę. I tutaj rzeczywiście te role dziadków są bardzo różne, i bardzo często dziadek, babcia są drugim dorosłym po mamie, czasami po tacie, ale zwykle po mamie, są drugim dorosłym. I bardzo często też się zdarza, że wracamy poniekąd do mieszkań wielopokoleniowych, w których faktycznie właśnie rodzic samodzielny decyduje się na życie ze swoimi rodzicami, po to, żeby było łatwiej się zorganizować. I wówczas te role się zaczynają zupełnie inaczej układać. Ale dobrze jest też sobie jakoś tak pokazać, jakie tak naprawdę mamy role. Oczywiście tutaj mówimy, o takim dopuzlowaniu się i rola często jest odpowiedzią na daną sytuację, to co teraz powiedziałam przed chwilą, ale generalnie, jeśli chodzi o dziadków, to dobrze jest sobie jasno powiedzieć, że oni nie są rodzicami. I to jest coś, co jako pierwsze musimy też po raz kolejny, ja na razie buduje nam ten dystans, którego potrzebujemy czasami, żeby pewne rzeczy przyjąć, ale oni nie są rodzicami. To, to, to jest jasne, tak? To nawet się nazywają inaczej. Oni nie są rodzicami. To znaczy, że oni nie mają tej samej odpowiedzialności co my. Oni nie mają tej odpowiedzialności, nie na nich ciąż odpowiedzialność, żeby dziecko w cudzysłowie oczywiście wyrosło na ludzi. Oni się cieszą oczywiście z tego, jak ich wnuki się pokazują, jak wzrastają, jak się dzielą swoim życiem. Oni z tego bardzo, bardzo czerpią, ale, ale oni nie są zaangażowani w 100% w ich wzrost. Nie są za to odpowiedzialni, za to jesteśmy odpowiedzialni my, rodzice. W związku z tym rzeczywiście trzeba mieć pokorę, że. Oni nie chcą aż tak bardzo się czasami zaangażować, że oni nie mają ochoty robić rzeczy niewdzięcznych. Oczywiście czasami mają luz w tym, że podetrą pupę trzylatkowi czy, czy zmienią pieluchę. Bardzo często też wchodzą w rolę opiekunów jeden do jednego, w tym okresie jeden-trzy, kiedy w Polsce kończy się. Urlop macierzyński, ale jeszcze nie zaczął się etap przedszkolny, to bardzo często tam właśnie babcia i dziadek wchodzą w taką rolę bezpośredniego opiekuna, a człowiek nawet wtedy bardzo często są tym opiekunem bardziej zdystansowanym. Tym opiekunem, który nie lubi podejmować wychowawczych decyzji. Oni nie będą decydować o tym, czy dziecko idzie do przedszkola, czy nie, do którego przedszkola, oni nie będą decydować o tym, o tym gdzie ono mieszka i tak dalej. O tym decydują rodzice. Oni nie są od strategii, od, od, od strategicznych decyzji. Co też buduje pewien dystans. Skoro nie biorę tak dużych odpowiedzialności, to się nie angażuję trochę do końca za efekt wychowawczy. Ja jestem od tego, żeby mojej córce, mojemu synowi było łatwiej. Jako dziadek. Żeby było łatwiej. Ja ci tobie mogę pomóc. Ja jestem od tego. Ja jestem od tego. Aby mój wnuczek był radosny. Jego radość jest ważniejsza. Ja czasami jako rodzic przyjmuję frustrację dziecka jako pewien koszt dorastania. Czyli kiedy czegoś bardzo, bardzo chcę, ja chcę go nauczyć, że nie może mieć wszystkiego i mogę, i, 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 i mogę przyjąć frustrację dziecka, przyjąć złość, smutek. Dziadkowie. Którzy. No właśnie, nie będąc rodzicami, mają może trochę więcej czasu, trochę więcej zasobów, i trochę też właśnie inne, inne spojrzenie na wychowanie, ponieważ oni nie potrzebują wychowywać. Oni raczej chętniej wyleczą dziecko ze smutku. Czyli pocieszą, odwrócą uwagę, przekupią, coś wrzucą. I, i, i rzeczywiście. I rzeczywiście to jest dla nich ważniejsze. Pozytywne emocje dziecka są dla nich często ważniejsze niż, niż właśnie proces wychowawczy. Także to, to też jest taka ważna rzecz, że oni są czasami tak, czasami o to jest językiem dziadków jest często powiedziane, że rodzice są od wychowywania, a dziadkowie są od rozpieszczania. To jest taki skrót myślowy, oczywiście on nie, nie obowiązuje zawsze ale chciałbym, żebyście bardzo jasno mieli taką jasność. Odpowiedzialność za wychowanie leży po waszej stronie, nie po dziadków stronie. Po waszej stronie. Więc tutaj więc tutaj chciałbym wam właśnie to jasno, jasno pokazać, że, że ten dystans jest większy i to też utrudnia słuchanie naszych porad wychowawczych, utrudnia słuchanie, że my chcemy, żeby było tak, a e, oni chcą, żeby było inaczej i, i zostaje na ich tak naprawdę, ponieważ oni nie mają ochoty się zmieniać. E, więc te, to, to, ten początek, który wam chciałem powiedzieć, to to budowanie dystansu. Budowanie dystansu do tej roli babci i dziadka. A teraz rzeczywiście chciałbym e, się zająć bardziej granicami. Tylko jeszcze złapię szybko pytanie, e, które też nam pojawiło. E, Już, 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 próbuję je podłączyć. Mamy to. Okej. Okay. Eee, okay. Jestem samodzielną mamą. Mieszkamy wspólnie z rodzicami, a dziadkami mojego dziecka. Pomimo ogromnej wdzięczności, jaką mam do rodziców za pomoc w opiece i wychowaniu Jaśka, chociaż nie lubię tego słowa, zdecydowanie wolę nazywać to towarzyszeniem, eee, do wściekłości doprowadzają mnie teksty typu kiedyś dziecko jadło eee, coś tam, wstawić wedle uznania i żyje. Kiedyś ludzie nie zastanawiali się nad tym, co dziecko mówić, a czego nie. Jakoś się te dzieci wychowały. Jak odpierać te argumenty? I tutaj właśnie to nie jest opowieść o odpieraniu argumentów. Tutaj zaczyna się nasza historia w tym miejscu, bo to nie jest o odpieraniu argumentów. W rozmowie na argumenty absolutnie nie mamy. Czego szukać? Znaczy inaczej, zależy od dziadka, zależy od babci. Tak? Na pytanie, co ja bym odpowiedział, Natalio, co ja bym odpowiedział w takim momencie, to ja bym odpowiedział, że okej, okay, słyszę, że w twoich czasach było tak. Ja jestem rodzicem, ja odpowiadam za wychowanie, więc mogę, to jest w myślach, więc ja mówię tak. Słyszę, że ty miałaś inaczej, ty miałeś inaczej. Ja wychowuję to dziecko i chciałabym, żeby było tak. I to jest takie jasne pokazywanie, właśnie roli. Mamo, tato, słyszę, że masz inaczej. Tylko słuchaj, no ja wychowuję to dziecko i ja bym chciał robić tak. Ja, ja nie chcę, żeby moje dziecko słuchało tego i tego. Ja nie chcę, żeby je nazywać urwisem. Ja nie chcę, żeby jadło. Nie wiem co, tak? Tutaj wstaw, no właśnie, wstawić wedle uznania. Ja nie chcę, a ja wychowuję. I tutaj to jest takie jasne pokazanie granicy, a przede wszystkim raczej określenie roli, w której jesteśmy. Także to, okej, okay, także to. Słuchajcie, i teraz chciałbym, chciałbym właśnie się też wszystkim tym, tym zająć. Granicami. No bo właśnie, rodzice teściowe, jak stawiać granice? Jak stawiać granice? Ale kto ma te granice postawić? Oczywiście przypadek Natalii, o którym pisała, gdzie mieszkamy razem, nie jest łatwy, bo, bo on, bo tutaj rzeczywiście granice domu są w miarę wspólne i tutaj jest bardzo trudno, więc tutaj chciałbym rzeczywiście, no to chciałabym tej pewność rozdzielić. Kiedy my prosimy, żeby dziadkowie zajęli się naszym dzieckiem i nas tam nie ma, to jesteśmy gośćmi w ich granicach. Jesteśmy gośćmi w ich granicach. Przepraszam, szybko muszę zmienić internet, bo widzę, że są jakieś z nim kłopoty i mogę być niestabilny, a przynajmniej internet jest niestabilny, ale to może, może być też przenieść się na, przepraszam, wybaczcie mi, Mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Wybaczcie mi tę chwilę przerwę, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Kiedy ja proszę dziadków o pomoc, o tym, żeby zajęli się moim dzieckiem i mnie tam nie ma, wówczas w naturalny sposób proszę ich, otwórzcie swoje granice i przyjmijcie tam moje dziecko. Jestem w ich granicach. Co to znaczy? To znaczy, że oni tam ustalają zasady. Mogą wziąć nas pod uwagę. Mogą wziąć nas pod uwagę, mogą, e, mogą posłuchać naszych próśb, mogą posłuchać, coś, co jest ważne, ale nie muszą, ponieważ to są ich granice i oni mają prawo tam decydować. Jest to, jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne. Natomiast tutaj jest to, jest to jasne. Jestem w ich granicach. I w zasadzie krańcowa sytuacja to jest taka, jeżeli nie chcesz, żeby było tak, jak jest w ich granicach, to tam nie wchodź. Co jest bardzo trudne oczywiście, tak? bo ja tobie mówię, żebyś nie zostawiał dziecka z dziadkami, skoro oni nie są w stanie wziąć odpowiedzialności tak, jak ty byś tego chciał, chciała. Ale rzeczywiście tak jest. Tak jest, bo tutaj nie możesz, wracamy do tego, od czego zaczynaliśmy. Nie mogę od nich oczekiwać, że będą brali odpowiedzialność za wychowanie. Do tego ja pukam i mówię: Czy możecie mi pomóc i wziąć to dziecko pod opiekę? Bądź naszym gościem. Bądź naszym gościem. Ja się zajmuję tym dzieckiem, to są moje zasady. Oczywiście mogę powiedzieć dziecku, nie dawaj, mogę powiedzieć dziadkom: Nie dawaj słodyczy, nie dawaj słodyczy. I dziadkowie mogą to zrobić, a mogą tego nie zrobić. Bardzo dobrze by było, żeby byli w tym autentyczni, żeby byli chociaż w tym, powiedzieli jasno: Nie ma opcji. Jeżeli jest u nas, to my rozpieszczamy. I to jest trochę twój wybór, droga matko, tak? Czy, czy dajesz, czy nie. Ale chciałbym, żeby to było jasne. I to jest ta przestrzeń bezradności, o której mówiłem na samym początku. Tego nie przekopiemy. Jesteśmy w ich granicach. Oni nie są odpowiedzialni za wychowanie, więc będą dawać słodycze, jeżeli tego chcą. Jeżeli tego chcą. Kasiu, jakbyś mogła mi dać znać, czy przypadkiem się nie zacina internet za bardzo, to będę bardzo wdzięczny, ponieważ jeżeli trzeba, to ja mogę spróbować jeszcze, jeszcze coś zmienić. Tak? Więc tutaj rzeczywiście łapię sobie to pytanie Moniki. Jeśli prosisz 100 razy, na przykład nie daj słodyczy, a oni mają mały sekret z dzieckiem, dokarmiają ciągle, co mam robić? Więc tutaj jest tak, że z grubej rury możesz jasno powiedzieć, że no nie zgadzam się na to, żebyście byli sami z moim, moim dzieckiem. Nie zgadzam się, jestem rodzicem, nie zgadzam się na to, ponieważ jesteście dealerami słodyczy i to źle działa. Albo na przykład spotykamy się na tyle rzadko, że to, że to, dostarczanie, że to dostarczanie nie jest szkodliwe. Więc więc to, to jest tak, że no to jest takie graniczne, jeśli chodzi mówimy o granicach. E, oczywiście możemy też bardzo jasno powiedzieć, e, możemy też bardzo jasno powiedzieć, że drodzy rodzice, zostawię, e, zostawię wam dziecko, jeżeli nie będziecie dostarczać mu słodyczy. Bardzo jasno im to powiedzieć i też być może być tym e, bezwzględnym. Ja mam na przykład tak, że możemy też pójść na bardzo trudną konfrontację. Ja wam to pokażę na przykładzie ekranów. U, i, I u moich rodziców, i u moich teściów zawsze był włączony telewizor. Gdzieś tam, znaczy nie zawsze, bardzo często, w różnych sytuacjach bardzo często, na pewno dużo częściej niż ja bym tego chciał w przypadku mojego dziecka, że nie chcę, żeby ono tak często korzystało z, z ekranów. W związku z tym, w momencie, kiedy wchodzimy do tego pokoju, ja mówię: Okej, okay, ja biorę tuśkę na górę, że? Na górę, bo tu jest telewizor. i Ja nie chcę, żeby ona tej była. Na górę albo do innego pokoju, w zależności od tego, czy mamy mieszkanie u jednych rodzów, domek piętrowy na, u drugich. Ja biorę, bo nie chcę. I oni wtedy trochę. Okej, okay, no trochę ostro, synu, zagrałeś. Być może, ale jest tak, że no dobra, przyjmujemy to. Oni przyjęli. Jedni i drudzy, że jak, jak my przyjeżdżamy z dziećmi, to się wyłącza. tak, Teraz tuśka jest już trochę starsza, w związku z czym pozwalamy na to, żeby sobie obejrzała skoki narciarskie, czy snukera, czy coś w tym rodzaju. Jest luz. Natomiast swoją jasną postawą to pokazujemy. Możemy też, wiecie, to czasami kosztuje frustrację. Naszego dziecka, czyli powiedzieć, zatrzymać to i powiedzieć. Hej, znalazłem to w torbie swojego dziecka. Zostawiam to tutaj. Nie chcę, żebyście dawali. Z taką bardzo jasną konfrontacją nie chcę, żebyście dawali. Bo zwykle też dziecko w pewnym wieku faktycznie. Dziecko w pewnym wieku faktycznie nie, nie dochowa tej tajemnicy dziadków. I też trzeba dziecku jasno powiedzieć. Nikt nie może ci kazać mieć tajemnic przed rodzicami. Nikt. Nikt. Jeżeli się decydujesz czegoś nie powiedzieć, to to jest Twoja decyzja, bo być może dziecko rzeczywiście może chcieć, zwłaszcza starsze, nie mówić wszystkiego, ale nikomu nie wolno zabronić Tobie mówić coś rodzicom. Nikomu. I to też trzeba jasno dziecku pokazać. Więc to, 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 więc to z takiego poziomu konfrontacji. Więc tutaj więc ja tutaj bym poszedł taką drogą, właśnie jednak mimo wszystko przyjmując, że ich dom, ich zasady. Czekajcie, zerknę sobie jeszcze tak szybciutko na pytania. Kasia mi je na bieżąco przerzuca. No, właśnie, i tutaj idąc dalej, co jeśli dziadek babcia mówi, że skoro nie uznaje sposobu, w jakim zajmują się moim dzieckiem, głównie to kwestia podawania niezdrowej żywności, ale nie tylko, to nie będą pomagać w opiece. I to są właśnie te granice. I to jest tak, że to jest, to jest właśnie postęp. Słuchaj, ja, ja powiem ci tak: super, właśnie, że dziadkowie bardzo jasno stawiają swoje granice w tym momencie. Że chcesz, ja nie jestem odpowiedzialny za wychowanie tego dziecka. Ja mogę ci pomóc na tych zasadach i to jest właśnie to, tak? To jest bardzo trudne, ale to jest właśnie to, kiedy prosimy dziadków o opiekę nad naszym dzieckiem, prosimy o wejście w ich granice, gdzie oni ustalają zasady, gdzie oni ustalają zasady i to jest właśnie właśnie, niestety, ten wątek. Tutaj też właśnie, no właśnie, co jeśli moje dziecko babcia wyprowadza do psów, które są groźne i wiedzą dobrze o tym, narażaj na niebezpieczeństwo, nawet utratę zdrowia. Mówimy nie, a babcia mimo wszystko wychodzi z nim. Musimy się szarpać w drzwiach, że się nie zgadzamy na wyjście do psów. I macie do tego prawo, żeby bardzo jasno powiedzieć: nie, to się nie wydarzy. To się nie wydarzy, nie oddam ci dziecka w opiekę w takiej sytuacji. I masz do tego prawo. I trochę jest tak, że, no właśnie. I to jest ten trudny moment, w którym wy, my, rodzice często stajemy przed takim rozważaniem, okej, okay, to może musimy się spotykać rzadziej. Może spotykamy się tylko u nas. Może spotykamy się tylko tam, gdzie nie ma psów. I, i tutaj właśnie na różne sposoby rzeczywiście to, to łapiemy. Tylko pytanie, czy to jest wspierające, komu służy? Wydaje się, że dziadkowie powinni wspierać, a nie szkodzić, eee, napisała Dominika. Eee, tak, ale słuchaj, i to jest, no właśnie, no właśnie, spoglądam wam głęboko w oczy. Eee, I to jest właśnie ten moment, w którym musimy sobie to jeszcze raz jasno powiedzieć. Oni powinni wspierać. Nie powinni szkodzić, ale nie muszą. I to jest ich sprawa. W sensie ich granice. Nie jest ich to ich obowiązek. Nie jest to zapisane w żaden sposób, że powinni to robić. To są ich granice. I zapraszam Cię do tego, żebyś się z tym pogodził, pogodziła i na tej bazie podejmowała wybory. Na tej bazie przyjmowała to. I wtedy część dziadków być może pójdzie z tobą na współpracę. Część dziadków może będzie się widywało rzadziej, gdzie to rzadsze widywanie się będzie dla ciebie mniejszym obciążeniem, że nadal będzie czerpało dziecko z bogactwa dziadków, ale nie tak często, bo efektów ubocznych jest dużo. I oczywiście, tutaj łapiąc dalej, czy takie komunikaty do dziadków można mówić przy dziecku. Eee... Czy takie komunikaty do dziadków mówić przy dziecku? Eee, Kasiu, najlepiej nie. Najlepiej nie, bo, bo ono, e, zwłaszcza dzieci młodsze, one trochę jest im trudno. One bardzo rozumieją emocjonalnie tu i teraz to, co się dzieje w związku z tym, kiedy rozmawiamy o słodyczach albo jakichś przy, o jakichś ekranach albo o jakichś bardzo przyjemnych rzeczach, im jest bardzo trudno zrozumieć szerszy kontekst. Zwłaszcza w sytuacji emocjonalnej, która się dzieje przy takich komunikatach. Więc bardzo dobrze byłoby unikać mówienia tego przy dziecku. Natomiast w momencie, kiedy rzeczywiście jednak nie masz trochę wyboru, ponieważ ta rzecz się dzieje i ten dziadek idzie z tym cukierkiem, to trochę jest tak, że... E, to to jest trochę tak, że yy, czy tak komunikaty to, to jest trochę tak, że masz wybór. Albo wchodzimy w bardzo emocjonalną sytuację, albo odpuszczasz albo odpuszczasz tę sytuację. Albo wchodzimy w emocjonalną sytuację. Yy, jeżeli odpuszczamy tę sytuację, to na pewnie będzie się powtarzać. Jeżeli nie odpuszczamy, będzie być może bardzo emocjonalnie, ale być może właśnie dziadkowie już nie będą chcieli tam wchodzić, ponieważ wiedzą, że tam jest bardzo mocna, yy, mocna granica i tutaj łapie to, co Monika napisała, żeby zacząć drugą część, która Wam pokaże drugą stronę medalu. Trochę sprzeczna jest ta Pana definicja, bo jeśli dziadkowie chcą się zaopiekować, zgadzają się, a potem nie szanują naszych zasad, to nie rozumiem, jak oni ustalają granice. Monika, ja spróbuję to inaczej jeszcze. Ja mogę Ci zaproponować, że wynajmę Ci jakąś część mojego magazynu. Ale zrobię to, e, czyli zapraszam Cię w swojej granicy. Zrobię to pod warunkiem, że nie będzie tam e, bardzo głośnej szkoły tańca albo zespołów, albo czegoś, ponieważ w drugiej części jest dom spokojnej starości. <laughs> Więc zrobię to na takich zasadach. Oferuj ci tę pomoc, ale ona jest na takich zasadach, że możesz z niej skorzystać. Możesz wziąć ten magazyn, ale na tych zasadach. Czy się zgadzasz? Mogę się zająć Twoimi dziećmi, ale u mnie są słodycze. Ja nie będę ich chować. Czy się na to zgadzasz? To jest to, co proponują dziadkowie. Oczywiście, drugą część masz Ty. Drugą część masz Ty, i możesz powiedzieć: Hej, wiesz co, ja chętnie przyjmę Twoją pomoc, ale my w sobotę o 14 mamy krąg tańca i my będziemy głośno. Tylko w sobotę o 14. Czy się na to zgadzasz? Dać mi tą swoją pomoc, ten swój magazyn, ale rzeczywiście o 14 mamy krąg tańca, przekładając na rodzicielskie. Dziadkowie, to jest super, że chcecie mi pomóc w opiece nad dzieckiem. Dziękuję Wam, że chcecie codziennie dać tę opiekę na 3 godziny, ale czy jest opcja tej opieki bez słodyczy? Ok. Dobra, to poproszę. Nie, nie ma takiej opcji. Okej, okay, to ja nie biorę. Oni ustalają zasady, jak ci proponują pomoc. Ty możesz tę pomoc przyjąć albo odrzucić. Możesz ją negocjować, możesz prosić, ale to jest ich pomoc na ich zasadach, którą możesz przyjąć wedle swoich zasad. OK? I tutaj chciałbym pójść dalej do drugiej rzeczy, bo kiedy my prosimy dziadków o opiekę to są ich granice ale jeżeli to dziadkowie chcą nas odwiedzać chcą być aktywni chcą uczestniczyć w życiu naszego dziecka odwiedzają nas przychodzą do nas chcą być blisko chcą wziąć dziecko na spacer to oni są tą część tą stroną zabiegającą to też jest tak że my się na to zgadzamy na naszych zasadach kiedy dziadkowie chcą nas odwiedzać, zapraszamy ich w swoje granice. I tutaj my ustalamy zasady. To, to niekoniecznie się odbywa nawet na poziomie domu, że jak to są w naszym domu, to są nasze zasady, a w ich domu to są ich zasady, ale może to być nawet na takiej zasadzie: hej, wyślij Tomka do nas na tydzień na wakacje, będzie super. Tak oni gdzieś zabiegają o to. Ja w zasadzie nie muszę, ale oni bardzo chcą. To są dziadkowie, przecież bo fajnie. Okej, okay. ale Tomek nie je. Mleka krowiego. Czy jesteście w stanie to przyjąć? Jeżeli tak, to super, cieszę się, że do Was pojedzie. Jeżeli nie, to nie chcę, żeby do Was jechał. Nie chcę. I to jest trochę tak, że my też ustalamy zasady, zgadzając się na pomoc dziadków, którzy o to zabiegają. I oni mogą wtedy powiedzieć, a sorry, jak bez mleka krowiego, to ja się w to nie bawię, bo ja nie, nie chcę mi się robić, tam gotować dla wszystkich dwa razy, nie będę tego robić, to już niech ten Tomek sobie zostanie, trudno. Może tak być. Może być też tak właśnie, że przyjmą to, może pogadają o tym z wami, może powiedzą okej, okay, dobra, ale to zapakuj mu te swoje zdrowe placuszki i wtedy jakoś sobie damy radę. Więc tutaj więc tutaj tak naprawdę widzimy, że tutaj to jest obopólne. To jest obopólne. Pukając o ich pomoc, oni ustalają zasady. Słuchajcie, spojrzę, co się dzieje na czacie, bo widzę, że tam jest dużo się dzieje. Eee... Okej, okay, słuchajcie, bo Kasia mi nie dawała... Zna... Ka Kasiu, jeszcze raz się Ciebie pytam, czy wszystko OK, bo słyszałam, że w pewnym momencie nie było słychać. Czy to był taki krótki moment? Wszystko okej, okay, tak. Ja cały czas Cię słyszę dobrze, widzę, nic nie zacina. Dużo ludzi mi tu pisze, że jest OK. Parę osób pisze, że, że coś się zacięło, ale nie martwcie się, bo wszystko nagrywamy. Dostaniecie potem link mailem z całym spotkaniem do obejrzenia. Więc jeśli coś Wam się zacina, to, to nic nie stracicie. Kurczę, taka gorąca dyskusja. Ja myślałem, że ta gorąca dyskusja się właśnie odbywa, że tam będzie zaraz mnóstwo różnych niesamowitych argumentów, a tutaj właśnie patrzę na dyskusję, bo nie, nie mam tego w, w pytaniach, które mi podrzuca Kasia, i widzę, że nie słychać, nie słychać, ja mam takie o matko, a tak weszliśmy w taką ciekawą dyskusję i rozmowę, yy, ale rozumiem, że, że niestety jakieś niedogodności techniczne, ale jak rozumiem, że skoro Kasia słyszy, to znaczy, że jest ok. Yy, Złapmy sobie kolejne pytanie. Ja jeszcze, okay. Co w sytuacji, gdy babcia podważa nawet zalecenia specjalistów wydanych indywidualnie w stosunku do dziecka i robi to świadomie i celowo, albo pozornie udaje, że do nich się nie stosuje, a gdy rodzice nie wiedzą i tak ignoruje te zalecenia? Dalej miałaby miała funkcjonować zasada, że to jej granice? Tak, Magda. Tak, to są jej granice. U mnie się nie respektuje zasad fizjoterapeutów ortopedy. I tutaj wchodzą twoja odpowiedzialność rodzicielska. Okej, okay, to nie możesz zajmować się tym dzieckiem. Nie możesz, bo to jest Twoja odpowiedzialność jako rodzica, żeby powiedzieć nie. Jeżeli robisz coś, co jest groźne dla mojego dziecka, nie zgadzam się, żebyś zajmowała się moim dzieckiem. Albo zgadzam się, żeby ono było tam tylko pod moją opieką. Może tak być. Słuchajcie, ja widzę, że jak kruszę bardzo ciężką rzecz: przyjęcie tego, że dziadkowie nie będą zajmować się naszymi dziećmi czasami. No, tak. To, to nie jest ich rola często. To jest ich ewentualna pomoc, wsparcie, ale nie jest ich odpowiedzialność. To ty jesteś odpowiedzialny za wychowanie swojego dziecka. To ty dobierasz osoby, które zajmują się swoimi dziećmi. To ty wybierasz przedszkole w zależności od tego, jak się zajmują tam swoimi dziećmi i na co się zgadzasz, a na co nie. A przedszkole ci mówi, jakie masz zasady, czy się na to zgadzasz, czy nie. Szkoła. Wybierasz szkołę, bo masz oczekiwania do wychowywania swoich, dzie swoich dzieci. I może tak być, że chcesz wieczorem wyjść ze znajomymi. I nie możesz dać dziecka do dziadków, bo babcia podważa nawet zalecenia specjalistów, fizoterapeuty, ortopedy. I robi to świadomie i celowo, że ma to po prostu w nosie, bo ona jest za mądra, żeby słuchać mądrych ludzi. Ona jest za mądra, żeby jakichś tam doktorów. U nas nie było ortopedów i, i wszyscy chodzimy prosto. To co nam będzie ortopeda gadał? I może być tak, że czasem nie wyjdziesz na spotkanie z przyjaciółmi, a czasem tę rolę będzie pełniła twoja przyjaciółka, a nie babcia. Może będzie pełniła twoja siostra, twój brat lub inna osoba, której uznasz, że nie będzie podważać. I to jest trochę tak, że Oczywiście, dziadkom też może być ciężko, bo się skonfrontują z tym, że nie pozwalają mi się widzieć z wnukiem. Ale ty nie jesteś odpowiedzialna za, e, za, swoje za, za swoich rodziców. Rodzic jest odpowiedzialny za swoje dzieci. Nie jesteś odpowiedzialna za swoich dziadków, za, swo za swoich rodziców. Nie jesteś odpowiedzialna za to, że dziadkom się należy kontakt z wnukami. Nie jesteśmy za to odpowiedzialni. Naszą odpowiedzialnością jest nasze dziecko. Jeżeli dziadkowie przekraczają, możemy powiedzieć nie. I tak samo jest w tej sytuacji, o której. Mam Łaszewka, Łaszewska pisze. Kiedy dziadkowie zgadzają się na wszystko, po czym i tak robią po swojemu. Jest dokładnie tak. Jest dokładnie właśnie tak. Że możesz ty się na to nie zgadzać. E, OK. I teraz chciałem jeszcze taką jedną rzecz tutaj złapać, która. E, no właśnie, trochę także masakra. Widzę, że nie tylko u nas taki problem, strasznie to przykre. Monika, tak, wielu rodziców ma ten problem, że dziadko, dziadkowie robią po swojemu, komunikują po swojemu. Wielu jest dziadków, którzy robią no, bardzo fajne rzeczy. tak, I znam przykłady i z jednej i z drugiej strony. Są dziadkowie, którzy naprawdę dają ogrom ciepła, ale tak, to nie jest niczym niezwykłym. Natomiast to jest trochę także. No, to jest rzeczywiście właśnie ten moment, w którym my może trochę musimy sobie jasno powiedzieć, gdzie są właśnie granice: że oni tak mają i ja tam nie muszę wchodzić. Oni tak mają i być może ja tam będę wchodzić razem ze swoim dzieckiem. No bo właśnie, taką kolejną rzeczą, tutaj, tutaj właśnie, idąc za, za, kolejne, za kolejnym pytaniem zastanawiam się czy reagować jak na bieżąco przy dziecku kiedy 3 dziecko boi się psa u dziadków komunikuje to i babcia wręcz rozkazuje i podnosi głos nie bój się słuchajcie w książce granice dzieci i dorosłych którą napisałem, którą wydało Natuli opowiadam o granicach emocji o tym, że każdy ma prawo do ma swoje emocje którym jeżeli się zaprzecza to one zaczynają rosnąć zaczynają się bronić te emocje Dziecko zaczyna bronić na przykład prawa do swojego strachu, kiedy mówimy mu nie bój się, nie ma się czego bać i tak dalej, i tak dalej. I to są granice dziecka, granice emocji. I w momencie, kiedy babcia rozkazuje dziecku nie bój się, przekracza jego granice. Po prostu przekracza jego granice. I tutaj pytasz się, czy reagować jak na bieżąco przy dziecku? Myślę, że właśnie stawiając te granice w dwie strony. Pierwszą rzeczą, którą bym powiedział, to jest właśnie powiedział swojemu dziecku, że słyszę, że się boisz. Babci jest, z tym, e, babci jest z tym ciężko, że się boisz, ale masz prawo się bać. Ja, twoja mama, bo jako mama jestem kimś ważniejszym dla ciebie, jestem dużo bardziej podporą twojego bezpieczeństwa, dużo bardziej Twoim wzorcem, Twoim wyznacznikiem. wyznacznikiem e, więc ja, jako Twoja mama, Ci mówię, jest ok, że się boisz. Rozumiem, że się boisz. Babci jest trud, Babcia nie rozumie, że się boisz. Ja rozumiem. Ja rozumiem i przyjmuję to. I to jest dla dziecka najważniejsze. Więc możemy reagować w stronę babci i mówić, że się nie zgadzamy na coś. Natomiast myślę, że najważniejsze jest reagować w stronę dziecka i mu być może tłumaczyć. <laughs> Bo, bo trochę jest tak właśnie, że taką kolejną zasadą, którą chciałem Wam powiedzieć, że dziecko ma prawo do swoich granic, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Więc jest tak, że jeżeli zasadą dziadków jest to, że jeżeli zasadą dziadków jest to, że oni robią coś szkodliwego albo po prostu się nie fajnie odzywają do naszego dziecka to my tam powinniśmy być bo dziecko ma prawo do swojej granicy niezależnie od tego gdzie się znajduje nikt nikomu z urodzenia z tego że ma jedną czwartą genów taką samą nikt nikomu z urodzenia nie daje prawa do tego żeby przekraczać granice dziecka Nikt nie ma do tego prawa, nie mają do tego prawa dziadkowie. A ty, jako rodzic, jesteś odpowiedzialny za swoje dziecko, nie za swoich rodziców. W związku z czym, swoim rodzicom możesz bardzo jasno i zdecydowanie powiedzieć nie, po to, żeby twojemu dziecku, jego granicom powiedzieć tak. I to jest naszą odpowiedzialnością rodzicielską, nawet bardzo dużym kosztem rezygnowania z granic. I tutaj jest jeszcze. Ok, i tutaj właśnie jest taki wątek. E Poczekajcie, chciałem złapać tak. i teraz tak, chciałem Wam pokazać jeszcze to z takiego. No dobra, bo mam dwa wątki, właśnie próbuję złapać takie pytania, które pasują do tych wątków. Ja się postaram, jak zdążę odpowiedzieć na wszystkie pytania i wziąć je wszystkie pod, pod uwagę. E okej okay. Szkoda, bo dla podtrzymania kontaktu wnuków z dziadkami musimy przesuwać nasze własne granice. Ja myślę, że my możemy swoje granice przesuwać. Otwierać, ja bym powiedział, rezygnować, otwierać, pozwalać na wkraczanie. Natomiast nie możemy sobie na to pozwolić, żeby dzieci granice były przekraczane. I tutaj trochę jest tak, że może być tak, że okej. Okay, no, chcemy podtrzymania kontaktu wnuków z dziadkami. Chcemy tego podtrzymania. Jest to dla nas ważne. Natomiast wiemy, że jak zostawimy dziecko, to, to będzie szkodliwe dla nich. I, i trochę jest tak, że też jest takie moje doświadczenie, że na pewne rzeczy ze strony właśnie babci, dziadków, moich dzieci nie chce się zgadzać. W związku z tym są momenty, kiedy rzeczywiście. Nie korzystam z ich pomocy w pełni. Nie korzystam z ich pomocy w pełni, e, tylko rzeczywiście jestem obecny, słucham na przykład, czyli okej, okay, daję, daję czas, żeby moje dzieci były z dziadkami. E, zwłaszcza moja młodsza, bo ma 5 lat, a starsza w wieku 15 też nie potrzebuje tej ochrony. Ale jestem i ona się swobodnie bawi ze swoimi dziadkami, spędza z nimi czas, ale kiedy wi, słyszę, że jej granice są przekraczane. Wówczas rzeczywiście reaguje i w to wchodzi. Czyli pokazuje, gdzie są Twoje granice, że nie wolno takich rzeczy Ci mówić, że nie wolno. Idąc Waszymi przykładami, na przykład nie wolno Ci mówić, nie bój się, albo masz prawo do bania się. Więc to jest trochę tak, że może być tak, że. Nie, nie, bo to, co mówię, nie oznacza, że mamy zerwać kontakt z dziadkami, ponieważ oni przekraczają granice naszego, naszych, naszych dzieci. Nie. Być może będziemy nie tyle korzystać, w, wpuszczać ich tak mocno, że będą brali odpowiedzialność za spędzanie czasu z naszym dzieckiem. Na to się być może nie zgodzimy, ale być może zgodzimy się właśnie na, na to, żeby oni ze sobą się spotykali, żeby. Yy... Żeby się spotykali, żeby być może poczytali bajkę, żeby zaprosić ich na dzień babci i dziadka do przedszkola, żeby zaprosić ich na spacer, żeby z nimi świętować urodziny, ale nie zgadzać się na to, żeby brali odpowiedzialność, bo być może do tej odpowiedzialności absolutnie nie są gotowi na naszych warunkach. I wtedy po prostu mówimy nie. Tym bardziej, że to kwestia ogromnej zmiany, świadomości i wiedzy dotyczącej wychowania dzieci i ich rozwoju, bo rzeczywiście w Polsce te zmiany są bardzo duże. Bardzo duże. Na świecie te zmiany następowały trochę wcześniej. Psychologia humanistyczna na świecie rozprzestrzeniała się w latach 50., -tych. się zaczynała, która dała podwaliny porozumieniu bez przemocy i życie z innym działaniom. Ona się rozwijała od lat 50 poprzedniego wieku. U nas w zasadzie zaczęła wchodzić mniej więcej od lat 90., oczywiście oprócz cudownych rodziców, którzy byli intuicyjni w tym ale wchodziła później i teraz rzeczywiście mamy taką trudną, dużą zmianę pokoleniową dotyczącą podmiotowości dziecka, przez co się zderzamy z tymi dziadkami. Bardzo trudno i, i, i tak. Złapię kolejne pytania wasze. Tutaj Monika napisała, że pracuje w żłobku wielu rodziców, narzeka, że dziadkowie nie respektują ich prośb podnośnie karmienia dziecka, oglądają telewizji. Więc bądźmy przy nich, się na to nie zgadzajmy. Tak? E, dla mnie dramatem jest to, jak dostępne są słodycze. Dziadkowie uznają je jako coś dobrego, bo kiedyś nie było. I córka ma dopiero 5 miesięcy, ale wiemy, że będziemy musieli stawiać jasno granice, że nie zgadzamy się, bo raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Tak, i trochę jest tak, Sylwia, że być może to się na przykład zmieni w momencie, kiedy ty już uznasz, że dziecko jest na tyle duże, że raz na jakiś czas nie zaszkodzi. Ale też, no właśnie, bo to, co to, to jest moim doświadczeniem jako rodzica opowiedziałam wam o sytuacji ekranowej gdzie rzeczywiście dziadkowie na widok mojego dziecka gaszą telewizory że trochę tak jest że może być tak że e, kiedy postawisz jasno granicę z miłością z ciepłem ale jasno i nieprzekraczalnie mamo nie, nie zostawię jej bo niestety ty dajesz słodycze kocham cię, uwielbiam jak się razem bawicie ale nie zostawię jej, bo ty dajesz słodycze. I kiedy postawimy jasno granice, to czasami właśnie już nawet niekoniecznie zgadzając się z nami, bo być może właśnie są już zbyt dorośli na to, żeby ktoś im mówił, jak mają coś robić, ale mają wybór. Takie są Twoje granice jako rodzica, który odpowiada za dziecko, i wtedy czasami dziadkowie właśnie jednak się zgadzają, bo chcą być przy swoich wnukach, oni kochają, ale. No mają jakiegoś dziwnego dzieciaka, który nie zgadza się na to, żeby wnuki jadły słodycze. No i to mogą przyjąć, albo mogą tego nie przyjmować. A ty możesz wtedy się na rzeczy nie zgadzać, bo, bo to jest trochę tak, że kiedy jesteśmy tak spolegliwi, pośmiejemy się, trochę się złościmy, trochę powiemy, trochę nie i tak dalej, to wtedy to spływa, bo z poziomu wymiany argumentów zmiany argumentów będzie ciężko im na zmienić się. To jest to, co opowiedziałem wam na początku. Natomiast z poziomu granic być może będą musieli to przyjąć. Idę dalej z waszymi pytaniami. Okej. Okay. Właśnie. Eee, chciałbym to zł złapać, bo to fajne, fajn, biorę Natalię te cudzysłów. Natalia napisała, że tylko strasznie wkurzające jest to, kiedy dziadkowie uważają, że zawsze mają rację, a to ja wydziwiam. Ja łapię to słowo wydziwiam z Twojego pytania. Bo oczywiście słyszę Ciebie, że jest to wkurzające, Tak, czasami mamy zupełnie inne wyobrażenia opieki nad naszymi dziećmi. Dotyczy to i dziadków, ale też i czasami przedszkoli, szkół i innych miejsc, ale. Dziadkowie uważają, że zawsze mają rację, a to ja wydziwiam czasami mówią do naszych dzieci, że nasze dzieci wydziwiają, że grzecznie jedzą, że e, głupiość, że są niegrzeczne. Albo takie, smaki owakie. I tutaj chciałem wam podać bardzo użyteczne narzędzie. Bo czasami się zastanawiacie i, i mnie bardzo często pytacie właśnie, co mam zrobić, kiedy moje dziecko, moi, moi dziadkowie, moi rodzice albo moi teściowie używają wobec mojego dziecka nieprzyjemnego języka. Na przykład mówią, że co ty wydziwiasz? Naszą rolą często wtedy jest bycie tłumaczem, dlatego że język również, którego my używamy i na którego my jesteśmy bardzo wrażliwi, ja osobiście mam także moja droga psychologa wychowawczego bardzo mocno idzie po języku, że tak powiem, że i książka Granice Dzieci i Dorosłych jest bardzo mocno osadzona na słowie granice, na znaczeniu języka. Bardzo ważne są dla mnie znaczenia takich słów jak konsekwencje, które jest bardzo wieloznacznym słowem i wielu, i jak słowo szacunek, które też jest bardzo ważne, jest jego znaczenie językowe i wiem jak duże znaczenie ma język w wychowaniu, gdzie wcześniej dużo ważniejsze było działanie niż język i nie było to doceniane. W związku z tym często się spotykamy ze starszymi pokoleniami, które nie doceniają języka, a dla nas ten język jest ważny. I wtedy często naszą rolą jest być tłumaczem, bo na czym polega komunikacja? Ktoś ma intencję, a po drugiej stronie jest odbiór. Kiedy babcia mówi, jedz grzecznie, ale ładnie jesz. Co ma na myśli? Oczywiście nie chodzi o walory, walory estetyczne tego, jak dziecko prowadzi linię e, miska, usta z odpowiednio chloną łyżką, bo myślę, że to by tutaj, o tym tutaj byśmy mówili o ładnym jedzeniu, ewentualnie dobrym łukiem prowadzi łyżkę. Ładnie jesz. Ja wtedy wchodzę w tutaj, wiesz co? Babcia ma tak, że ona jak ona wyraża swoją miłość przez jedzenie. I dlatego, kiedy widzi, że jesz, to jest dla niej ważne. To nie musi być dla ciebie aż tak ważne, ale myślę, że dla niej to jest ważne, dlatego tak mówi. Więc daję Ci prawo do tego, żeby to, to, tego nie brać. I tutaj to, co ja mówiąc takim komunikatem, daj, daję Ci informację, o co w ogóle babci chodzi. Że dla niej to jest ważne. Że ona się cieszy, bo tak w ten sposób się dzieli swoją miłością, ale daje też ci tę informację, że nie musisz tego brać. Że możesz powiedzieć, babciu, ja ciebie kocham bez tego jedzenia. Możesz to powiedzieć, tak? I, i, też, i też Twoim zadaniem może być bycie tłumaczem, żeby dziecko zrozumiało, o co ten dziad Babci chodzi. A też trochę, żeby babcia też usłyszała swoje pra prawdziwe, szczere, kocham Cię, ale nie poprzez jedzenie zupy tylko w inny sposób. Mm. Idę dalej z pytaniami. Słuchajcie, bardzo dużo pytań. Eee. Nie zgadzam się na spotkania tylko w mojej obecności, ponieważ granice są nagminnie przekraczane. Moje i dzieci. Ale jest jeszcze partner, tata dzieci, któremu zależy mimo wszystko na tym, by dziadkowie aktywnie uczestniczyli. Co doradzisz? Gabrielo, wiesz co, ja muszę się, muszę tam, to jest ważne, eee, no właśnie, język dla mnie jest ważny. Czyli ja nie wiem do końca, co chcesz powiedzieć, mówiąc, żeby aktywnie uczestniczyli, bo trochę jest tak, że na pewno ty jesteś odpowiedzialna przede wszystkim, wy jesteście odpowiedzialni za dziecko, nie za rodziców, ale rozumiem, że chcecie tego kontaktu, bo ten kontakt jest niezwykle, może być zbogacający, też powiedzmy sobie szczerze, on jest często wzbogacający. Ta odmienność, którą proponują dziadkowie, jest zbogacająca. Często. Natomiast na pierwszym miejscu są granice. I dla mnie to jest trochę spotkanie się z, z z tym ze, ze swoim partnerem. Właśnie z takim pytaniem. Okej, okay, słuchaj, to mamy dwie wartości, które bardzo byśmy chcieli pogodzić. Dla mnie granice są najważniejsze. Powiedz mi, czy dla Ciebie ważniejsze są granice dziecka, czy ważniejsze jest aktywne uczestniczenie? A, no, porówno. Dobra, let's deal with it. Weźmy to. To co my możemy zrobić, żeby dziadkowie byli, a te granice były ważne? Możemy właśnie wejść w tej roli, której powiedziałem, w roli tłumacza, w roli e, osoby, która jest blisko. Czyli ci dziadkowie są, ale e, dziadkowie są blisko, ale e, ja jestem obok, żeby właśnie wyłapywać i trochę ich wyganiać z tych granic. Bo może to jest właśnie odpowiedź. Nie? Natomiast zależy, co to znaczy że rzeczywiście aktywnie uczestniczą, czy to znaczy, że są sam na sam, czy po prostu, że są blisko, czytają sobie i tak dalej. Bo ja na przykład mam takie poczucie, że z racji też na wiek moich rodziców, ich trudności ze słuchem, moja córka starsza to na luzie, bo jest starsza, ale młodsza... No, ja jej nie zostawiam na, dłuż, na dłuższy czas. Czasami na godzinę, dwie, bo wiem, że się fajnie bawią z, z, z moimi rodzicami, ale nie zostawiam jej na dłużej. I ja wiem, że rola babci i dziadka jest, jest, dla, nich jest dla nich ważna. Ona często też dzwonimy, tak? mieszkamy dość daleko od siebie, ale często dzwonimy do siebie. Dbam o to, żeby czasami, właśnie, przypominam jej czasami, właśnie, i dzwonimy, czasami zrobi jakąś pracę. Staram się, żeby się widywali, ale nie daję pełnej opieki moim rodzicom, bo z racji na wieko im już, już byłoby trudno tę opiekę e, dzierżyć. Już nawet nie chodzi o poglądy. I myślę, że pomimo tego, że ja zawsze tam jestem. Oprócz tak jak my czasami na dwie godziny, czy trzy wyjdziemy na spacer z mamą. Jesteśmy wtedy pod telefonem, czy coś. Ale generalnie mam takie poczucie, że moi rodzice nie są dla nas tak mocnym oparciem z poziomu, że oddam dziecko i pójdę zająć się sobą. Nie są. Bo już nie mogą, ale czuję, że aktywnie uczestniczą. Natomiast i, i myślę, że tak samo byłoby przy granicach. Które są przekraczane, że tak jeździłbym tam, ale byłbym blisko. I bym czasami powiedział: wiesz co, to wychodzimy. Eee. Czasami właśnie chcę, chcę złapać. Eee. Pa, pa, Okej, okay, to. Aj, gdzie to jest? Było takie pytanie, które mi bardzo pasowało, ale nie mogę go niestety znaleźć. Eee. O, jest. Ja pozwalam dziecku na wyrażanie swoich emocji. Dziadkowie uważają, że wychowuję je bezstresowo. Jest też tak, że na przykład, no właśnie, bo to jest. Tutaj też wrzucę wątek moich rodziców. Mój tata ma bardzo mocną nadwrażliwość słuchową. Niestety ja chyba ją mam trochę po nim. I widzę, że moje dziecko wyraża emocje. Na przykład krzycząc albo płacząc. Jestem w jego domu. Jestem w jego domu i widzę, że on cierpi, bo moja córka krzyczy. Czasami wtedy pojawiają się bardzo niewybrane komentarze, których ja nie chcę, żeby moja córka z kolei słyszała. Natomiast wiem, że jestem w jego domu. W jego salonie moja córka krzyczy i jego boli głowa. W związku z tym ja biorę moje dziecko i wychodzę do innego pokoju. Tam ono wyraża emocje jak chce. Ale nie naruszając granic jego. I. Dziadkowie uważają, mogę tłumaczyć, czasami to nie ma sensu. I przyjmuję. Oni tak uważają, ja uważam inaczej. Jak jest przesunięcie do rozmowy, to rozmawiamy, jak nie, to nie. Natomiast ja szanuję ich granice, tego, że oni nie chcą słuchać głośnego krzyku, bo to są granice ich ciała w ich domu. Ja wtedy rzeczywiście to dziecko biorę w inne miejsce, żeby ono odreagowało. Zresztą tak samo zrobię, kiedy jestem na jakimś zebraniu i moje dziecko. Po cichutku sobie siedzi i rysuje, albo sobie czyta, albo słucha audiobooka, spoko. Ale gdyby na przykład zaczęło być mu ciężko, zacząłby płakać albo krzyczeć, za automatu wyjdę z nim. Możesz przeżywać swoje emocje, ale nie chcę, żebyś przekraczała granice innych, którzy są właśnie uczestnikami tego zebrania. Trochę tak. Natomiast, czybym przekonywał dziadków? Chyba nie. Naprawdę, chyba nie. Dominika się pyta o. Kolejna rzecz. Słuchajcie, teraz będę się zajmował dużo tymi pytaniami, bo rzeczywiście jest dużo pytań od Was, a potem będę łapał podsumowanie. Eee, o rany. Długie, ale przeczytamy. Co z granicami nie do końca związanymi z dziećmi? Moi teściowie kiedyś mieszkali w mieszkaniu, które jest teraz nasze. Mąż dostał je jeszcze przed ślubem. Teściowie wchodzą jak do siebie, teściowa gotuje w naszej kuchni, robią sobie herbatę kawę. Wchodzą do zamkniętej sypialni, podlewają kwiaty, układają rzeczy w naszych szafach. Ja mówię, że mi to nie pasuje głównie mężowi, ale i z teściową miałam głównie na ten temat ale mojemu mężowi to nie przeszkadza, a teściowie robią to niby, żeby mi pomóc, choć mówię, że nie chcę tej pomocy. Stawiam granice, ale one są totalnie lekceważone. Już nie wiem, jak walczyć z tym. Okej, okay, Dominika, ja myślę, że tutaj jest tak, że jest to bardzo trudne z racji na to, że wy macie inaczej otwarte granice z mężem. I to jest temat nie z teściową, tylko z twoim mężem. Myślę, że jest to ważne, żebyście razem albo z pomocą psychologa, albo we dwoje jasno przegadali, że żebyś jasno powiedziała, ej, to totalnie przekracza moje granice. Ja nie jestem w stanie w ten sposób funkcjonować. I tutaj kieruję się przede wszystkim do Twojego, do twojego męża, tym bardziej, że trochę, no właśnie, to jest niezręczne, bo to mąż dostał je przed ślubem od teściów, więc w ich niemaniu to jest mieszkanie ich syna. Troszeczkę może tak być. Troszeczkę jest tak, że to trzeba właśnie powiedzieć, to to jest mieszkanie syna, czy to jest mieszkanie wasze. Ale to przede wszystkim ustal ze swoim mężem. I dopiero kiedy tam znajdziecie spójności, może być łatwiej osiągnąć współpracę w chronieniu tych granic. To jest pierwsza rzecz, od której w ogóle trzeba zacząć. I dopiero wtedy będzie ci łatwiej. Być może w tej spójności porozmawiać z teściami, a być może i on jako ich syn będzie miał większy dostęp do tego, żeby to jasno powiedzieć. Idę dalej. Właśnie ciąg dalszy współmieszkania. Wątku, to nie jest współmieszkanie, to jest blisko. Co w sytuacji, kiedy każda próba rozmowy, nawet tej spokojnej, kończy się obrażeniem się dziadków? Dziadkowie nie słuchają, zadają pytania, ale nie słuchają odpowiedzi. Jak postawić granice jak próbować rozmawiać? lojalność do rodziców blokuje mi możliwość postawienia własnych granic, powiedzenia tego, co czuję i chcę, bo boję się obrażenia się dziadków czy niezrozumienia. Jak nad tym pracować? Wiem, że ich postępowania nie zmienię. I to jest, Kasiu, trochę tak, że... No powiem rzecz trudną. Myślę, że jesteś na drodze do tego właśnie, żeby postawić swoje granice. Jesteś na drodze do tego, żeby powiedzieć nie. Żeby powiedzieć nie, jesteś na drodze do tego, żeby właśnie powiedzieć. No właśnie, tu łapiemy tą kolejną, za co jesteśmy. Za, za, za co powiedzieć? Przepraszam, bo szokujący tekst mi się pojawił, na boku nie złapał. Lojalność do rodziców blokuje i możliwość postawienia własnych granic. Nie. nie. Nie jesteś odpowiedzialna za swoich rodziców. Nie jesteś odpowiedzialna za, za, za nich. Nie jesteś odpowiedzialna, masz prawo do swoich granic, nawet jeżeli im wiele zawdzięczasz. nawet jeżeli płacą za twoje mieszkanie, nawet jeżeli to oni udostępniają twoje mieszkanie, nawet jeżeli ci wspierają finansowo, masz zawsze prawo do swoich granic. Może być tak, że stawiając swoje granice, stracisz ich pomoc. Może być tak, że kosztem postawienia granic jest to, że będziecie dążyli do tego, że nie będziecie współmieszkać. Może tak być. Ponieważ zawsze masz prawo do swoich granic. Ani lojalność, ani wdzięczność nie uzasadniają rezygnowania z swoich granic. Natomiast nie jesteś też odpowiedzialna za to, czy oni się obrażają, czy nie. Nie jesteś odpowiedzialna za niezrozumienie. Być może nie warto być, rozmawiać w niektórych sytuacjach, kiedy wiesz, że coś nie dotrze. Więc wtedy być może czasami nie warto rozmawiać, ale nie jesteś odpowiedzialna za ich emocje. Nie. Jesteś odpowiedzialna za siebie i za swoje dzieci. Więc to może być drogą takiego stawienia granic, które może być bardzo trudne, ale nie jesteś odpowiedzialna za swoich rodziców. Nigdy. Przepraszam, już łapię dalej. Co zrobić z babcią, która non-stop dotrzymuje słowa? Obiecuje wspólne aktywności, po czym wycofuje się lub nie znajduje czasu na ich realizację. Ja myślę, że tutaj bym też bardzo jasno powiedział dziecku, że wiesz co? Ja wiem, że z babcią czasami tak jest, bo czasami wiecie, babcia obiecuje coś dziecku i to się nie dzieje i dziecko się frustruje. E, oczywiście, jeżeli do babci to nic nie dociera i, i rozmowa nic nie daje, to bym powiedział swojemu dziecku: Wiesz co? Ja wiem, że tak jest czasami, że babcia coś obiecuje i to się nie dzieje. Więc słyszę, że obiecała ci, że wyjdziemy. Ja nie wiem, czy to się stanie, ok? Ja nie wiem, czy to się stanie. Być może czasami musisz właśnie zabezpieczyć dziecko w ten sposób. E, ok, tłumaczeń, ciąg dalszy. Jak przetłumaczyć dziecku: Nie maruć, nie wydziwiaj. E, wiesz co? Dziadek chyba totalnie nie rozumie, że ty właśnie wyrażasz swoje emocje. On tego nie rozumie. Nie przyjmuje. To jest. Jak przetłumaczyć. Wydaje mi się, że, że takie tłumaczenie przy teściach ich słów, dziecku byłoby dla nich jakieś urażające. Że się mądrzy, że prowokuje konflikt. Eee... Może tak być. Może tak być, że mogą się urazić. Natomiast ty jesteś odpowiedzialna za swoje dziecko, nie za teściów. Może tak być, że ten Oczywiście staram się to robić jak najgrzeczniej, jak najdelikatniej. Czasami możesz stwierdzić, że to jest tak bardzo nieważne, że możesz zrezygnować z granic swojego dziecka w jakimś zakresie. No, może. Natomiast pamiętamy, że nie jesteśmy odpowiedzialni za nasz jeżeli się obrażą, okej. Okay, ja staram się robić najdelikatniej jak potrafię. OK. Dziadek przy stole u dziadków w domu mówi do dziecka: Dawaj te pierogi, to moje pierogi, dawaj to ciasto, to moje ciasto, zaraz cię zjem. A babcia mówi: Dziadek tak żartuje. Dziecko nic spokojnie nie może wziąć, bo taki żart, dziecko się śmieje i je dalej. Ale potem w domu mówi, że nie podobają mu się żarty. Że cieszy się, że dziadka nie będzie na dzień babci dziadka, bo się go boi. Co z takim dziadkiem, babcią, która to usprawiedliwia? To teściowie, z powodu tych tekstów rzadko się widujemy. Mąż nie reaguje w takiej sytuacji, jakby obawiał się ojcu co powiedzieć. Czy ja mam sama granicę im stawiać? Wiesz co, Elu, Elżbieto? No ktoś z rodziców musi postawić te granice. Ja, ja myślę, że bym bardzo delikatnie powiedział rodzicom, teściom. A czy tak? Najfajniej byłoby to roz... No wiadomo, że dużo łatwiejsza jest droga komunikacji na linii swojego rodzica, czyli ja, ja się komunikuję bardziej z moimi rodzicami, a moja partnerka ze swoimi rodzicami. Tak jest dużo łatwiej. Natomiast jeżeli to nie działa z jakiegoś powodu, albo nie ma, to w tym momencie rzeczywiście, jesteśmy odpowiedzialni za swoje dziecko, nie za swoich teściów, ani nie za swoich rodziców. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje dziecko. Ja bym uprzejmie powiedział, mamo, albo proszę pani, proszę pana, w zależności od tego, w jakim jesteśmy stopie. Łapie dosłownie. Mój syn się boi tych żartów. On się śmieje tu teraz, ale w domu mi mówi, że się ich boi i że jest mu ciężko czasami jeździć, bo się boi. Faktem. I zobaczyć, co się stanie. Jeżeli nic się nie stanie, może być tak, że rzadziej się widujecie. Może tak być. Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja, czy ja po prostu nadążę z tymi Waszymi pytaniami, bo widzę, że rzeczywiście weszliśmy w taki bardzo mocno QA. Dziecko lat trzy jest wysoko wrażliwe, dziadkowie czasami nieświadomie krzywdzą, potem nie lub krzyczy w nocy, mówiąc rzeczy pozornie nieszkodliwe, które bardzo dziecko przeżywa. Typu powiedz wierszy, a ona nie pamięta i się tym stresuje. Jesteśmy obok, ale czasami nawet jako rodzice nie wyłapiemy tego, co może je skrzywdzić, Dopiero jak nie może zasnąć, się dowiadujemy, że babcia spytała, czy robi siku już do toalety, a jeszcze chodzi w pampersie i się tym stresuje. Babci nawet kupiła książka, e, babci, babcia nawet kupiła książkę e, Aaron, ja nie znam książki, ale chyba nie dociera. Co jak siostra zachowuje się jak babcia mentalnie nic nie dociera. Nie zrozumiałem ostatniego zdania. Natomiast to jest trochę tak, że no ja nadal będę się trzymał tych czterech żelaznych zasad. I to jest ta zasada, że może być tak, że potrzebujecie być jeszcze bliżej, rzadziej. Poczekać, aż dziecko trochę podrośnie. Jego układ nerwowy się też wzmocni i pewne rzeczy wyłapiecie. Tutaj nie powiem, niestety, Tomaszu, nic, niczego nowego. Okej. Okay. O rano. Czy chcecie powiedzieć, że odpowiedziałem na wszystkie pytania? Niesamowite. A nie, jeszcze to. Jeszcze złapałem jedno, którego nie było. Eee, wszystkie pytania, które mi Kasia podłożyła, tak? Bo tutaj dzięki Kasi ja bym sobie nie poradził z, z tym webinarem. Okej, okay, łapiesz jeszcze to pytanie. Nie chodzi o spotkania. Tata pracuje, a mama wraca po macierzyńskim do pracy i stawiałem pod opieką dziecko na rok czy dwa dziadkom i ma być z nimi 80 godzin, żeby nie szło do żłobka. Nie może być tak, że dziadkowie jako osoby rozumne wiedzą, że szkodzą i nadal to robią, mimo rozmów. Ja akurat prosto powiedziałam, że żadnych wizyt codziennie na frytkach i że jest to nieodpowiedzialne i na szkodę dziecka, i udało się to zmienić, a dziecko nie kłamało i zawsze wiedziałem, czy byli, czy nie, co ja edukowałam i dałem to skutek. Nigdy na zasadzie, że to dziadkowie ustalają zasady i granice. Nie. Dobro dziecka jest jedno i taka sama definicja tego obowiązuje każdego. Ja Gata nie mówię, że stawianie, że granice dziadków i ich zasady są dobre dla dziecka. To jest dla mnie ważne, żeby to podkreślić. I może być tak, że dobre dla dziecka jest rezygnowanie. Okej. Okay, tobie się udało wyedukować dziadków. Super. Nie każdy dziadków da się wyedukować. Ja. Swoich rodziców i teściów wyedukowałem w sprawie ekranów. Nieźle nam poszło też w sprawie jedzenia, ale wiem, że to nie znaczy, że każdego da się wyedukować, tylko że moich rodziców i moich teściów się udało wyedukować pod tym względem, a przynajmniej postawić pewne granice. Niekoniecznie oni to popierają, natomiast postawiliśmy jakieś granice i to się udało. Jeżeli jasno stawiamy granice, jesteśmy w tym rzetelni, konsekwentni, w sensie wytrwali, to częściej dziadkowie faktycznie przyjmują te nasze granice. Natomiast nie daje to gwarancji. Dobro dziecka jest jedno i taka sama definicja tego obowiązuje każdego. Tak, ale to Twoją odpowiedzialnością jako rodzica jest wychowywanie go i dbanie o jego dobro. Dziadowie w żaden sposób tej odpowiedzialności nie podpisują. Nie są odpowiedzialni za swoje dziecko, hmm. za swojego wnuka. Są, mogą być wspierający, mogą pomagać, ale nie muszą. I na tym polegają granice. Granice nie polegają na tym, że dobro dziecka jest inne u dziadków. Granice polegają na tym, że każdy w swoich odpowiedzialnościach robi, podejmuje swoje wybory, swoje działania. Nawet jeżeli nam się to nie podoba, może mnie wchodzić te granice, więc tutaj, e, więc tutaj rzeczywiście jest tak, że może być tak, że niektórzy, mając dziadków, którzy bardzo mocno stawiają swoje granice i się nie zgodzą na inne żywienie niż oni sobie wyobrażają, być może wyborem, biorąc pod uwagę dobro dziecka oraz potrzeby rodzica i całej rodziny, ktoś jednak podejmie decyzję o żłobku. Może tak być. A może być tak, że innym się uda wyedukować dziadków, czego bardzo bym wszystkim oczywiście życzył. Więc to jest dla mnie ważne. Cieszę się, Agata, bo to jest myślę, że ważny komentarz ten, który powiedziałaś. Natomiast cieszę się, że, że go wyłowiłem, bo, bo on tam na chwileczkę mi musiał zniknąć po prostu. E, ok. Więc e, tak. E, Okej. Okay. Słuchajcie, ja przepraszam, jeżeli nie wszystko z czatu wyłapałem. Kasia, Kasia mi tam wrzucała właśnie w tym trybie Q&A natomiast tak, chciałem wam powiedzieć bo zgłaszacie trudne rzeczy i ja słyszę tę waszą bezradność, w której chcielibyśmy, żeby do naszych dziadków, rodziców docierało, że my chcemy wychowywać inaczej żeby docierało, że mamy pewne zasady i to jest bardzo trudne że to się nie dzieje I ja was zapraszam rzeczywiście do pokory że pewne rzeczy się nie wydarzą. Natomiast chciałbym też powiedzieć kilka rzeczy o niesamowitym bogactwie, jakie dziadkowie dają. Mogą dawać, nawet jeżeli nie jest to opieka. Nawet jeżeli nie jest to odpowiedzialność, w której dziadkowie rzeczywiście wezmą dziecko pod opiekę i zajmą się nim 8 godzin dziennie, 3 godziny dziennie, weekend czy coś. Chcę Wam powiedzieć o tym, że to, co dają dziadkowie, to przede wszystkim przecudowny kontakt z, z inną rzeczywistością, z innym sposobem postrzegania świata, cudowny kontakt z poprzednimi pokoleniami. Zwłaszcza ci starsi dziadkowie, którzy integrują swoje życie. Ja myślę, że czasami słuchając swoich rodziców słyszę historie, których nie słyszałem wcześniej, bo oni dopiero teraz integrują swoje życie i opowiadają dużo więcej. Ja niektórych rzeczy się dowiaduję, a nich dopiero teraz, kiedy opowiadają je swoim wnukom. I myślę, że to spotkanie bezwarunkowo, znaczy bez, bez odpowiedzialności, ale spotkanie, gdzie oni siadają i rozmawiają, to, to jest ogromne bogactwo. też było dużo bardzo ciekawych badań. jednym z takich bardzo taki badań, który zrobił na mnie wrażenie, było badanie, które zostało zrobione na podstawie pracy jednego przedszkola i domu seniora, w którym w którym przedszkolaki chodziły do chodziły do domu seniora i seniorzy tam czytali im bajki. dostawali książki, które przedszkole przynosiło i czytali im bajki. I to było bardzo długie badanie, bardzo wnikliwe, długie. I nagle się okazywało, że, że dla tych ludzi to nie jest odpowiedzialność naszych dzieci, ale u tych ludzi wiele chorób zaczynało zwalniać. Wiele chorób przestawało postępować dotyczących pamięci, właśnie dotyczących intelektu, kiedy oni czuli się potrzebni tym dzieciom. I to wiecie, oni nie brali odpowiedzialności za te dzieci, oni nie, 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 nie brali ich pod opiekę na trzy godziny, nie po prostu siadali i czytali książki raz, dwa razy w tygodniu przez kilkadziesiąt minut. Po prostu im czytali książki, obcowali z nimi i dawało im to wielkie benefity. Też te dzieci, okazywało się, może właśnie przez regularne czytanie, szybciej zaczynały czytać, szybciej zaczynały ogarniać litery, i też tam było parę rzeczy, które właśnie im to dawało więc to spotkanie może być cudowne, nawet jeżeli nie jest obcowaniem z poziomu odpowiedzialności oczywiście słyszę ciebie, dzisiejszy rodzicu wiecie, ja jestem z Warszawy, tam mieszkałem 37 lat i nawet jeżeli mieszkam teraz na Podlasiu, gdzie wszystko jest wolniej ale mieszkałem w Warszawie i, i bardzo często właśnie brałem udział w tej gonitwie gdzie czas jest niezwykle cenny i opieka nad dzieckiem jest niezwykle cenna. Eee, natomiast, no, przyjmuj, przy, i, 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 i rozumiem, jak, jak trudne jest czasami to, że okej, okay, ktoś nam proponuje tą opiekę za darmo. To też jest bardzo cenne, eee, że za, zajmie się tym dzieckiem, ale kurka nie robi tego tak, jakbyśmy chcieli. Nie robi tego w zgodzie z tym, co my nazywamy dobrem dziecka. I jest to niezwykle trudne, mając z jednej strony tak ogromny benefit, bezpłatną, zaufaną, jeśli chodzi o intencje, opiekę ze strony dziadków złoto. Z drugiej strony wiemy, że to jest szkodliwe dla mojego dziecka i żeby nie korzystać z tej opieki, muszę zrobić niesamowite salto. Podejmujemy wtedy różne, różne decyzje bo czasami być może dziadkowie z pewnymi ustępstwami i niedogodnościami, które się wiążą z byciem u dziadków, są mimo wszystko bardziej korzystne dla naszych dzieci, dla naszych rodzin niż na przykład żłobek, albo opiekunka, albo inna forma i nadal się na to zdecydujemy i to jest ok, tak, bo bierzesz pod uwagę nie tylko dobro dziecka, ale możliwości, które masz i czasami być może te możliwości to jest albo tak zrezygnuję z granic dziecka, albo w inny sposób i wolę jednak tak to zrobić. To jest ok nie, będę, nie, nie oceniam ciebie tutaj z takiego poziomu właśnie, że nie wolno ci tego robić. Natomiast chcę ci powiedzieć, że to są bardzo trudne decyzje i trochę jest tak, że właśnie stajesz przed tym wyborem. Czy, no właśnie, prosisz dziecko o opiekę nad naszym dzieckiem, tam są jego zasady. Możesz na nie próbować wpływać, możesz z nimi dyskutować, możesz starać się w jakiś sposób coś tutaj osiągnąć, ale to jest pomoc na zasadach osoby, która pomaga. I ja nawet wobec swoich dzieci tak trochę mam, że kiedy moja pięciolatka prosi mnie o pomoc, to nie jest tak, że ja zrobię dokładnie wszystko tak, jak ona chce, żeby jej pomóc. Tylko mogę powiedzieć: wiesz co, ja ci mogę pomóc. W taki albo taki sposób, ale tego nie chce robić. I ona też staje przed wyborem, czy przyjąć pomoc swojego rodzica, czy nie. I trochę tak to jest. Natomiast też, oczywiście, jest tak, że nie musisz przyjmować pomocy dziadków, albo możesz ją przyjąć na określonych zasadach, że drogi, droga mamo, drogi tato, dziękuję Ci za. Twoją chęć, natomiast ja się zgodzę na to, jeżeli zrezygnujecie z ekranów, ze słodyczy, bo są najczęstsze wątki, macie też do tego prawo, żeby nie zgodzić się na pomoc dziadków, jeżeli tego nie chcecie, jakkolwiek duże są koszty. I myślę, że najważniejsze tutaj w tym wszystkim jest to: dwie rzeczy. Bo na różne rzeczy się możemy nie zgadzać, różne rzeczy się nie dogadywać, natomiast to, co bierzemy pod uwagę tutaj, to granice dziecka. Dziecko ma prawo do swoich granic niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Tak jak mówiłem, może być sytuacja, w której granice nie będą dla ciebie najważniejsze, bo twoja sytuacja życiowa jest taka, że nawet pomimo. Przekroczenia granic Twojego dziecka, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to jest poprosić o opiekę swoich rodziców albo teściów. Może tak być. Ale jeżeli masz ten potencjał, żeby granice dla ciebie były ważne, to pamiętaj, że dziecko ma prawo do tych granic. No i rzecz, która jest dla mnie niezwykle ważna w tym wszystkim, też w tym, co mówicie. Dziadkowie mogą chcieć bardzo spędzać z swoimi wnukami czas. Ale robią to w sposób szkodliwy. Wyprowadzają je między psy, których się boicie, krzyczą, żeby się nie bało. Albo dają mu rzeczy, których nie chcecie, żeby dawać. I jest tak, że jesteście odpowiedzialni przede wszystkim za swoje dzieci, nie za swoich rodziców. Może komuś być przykro, ale ty jesteś przede wszystkim odpowiedzialny za swoje dzieci. I to chciałem wam też bardzo jasno przekazać, że macie prawo. Zdystansować się. Oczywiście jesteśmy delikatni i kochani dla naszych dziadków, tak do naszych rodziców, i delikatni w stawianiu granic, jak tylko jest to możliwe, ale jestem odpowiedzialny za swoje dzieci, nie za rodziców, nawet jeśli oni się przez to obrażają. Więc to Wam chciałem dzisiaj przekazać. Chciałem złapać jeszcze jedno pytanie, bo Mika się je podrzuciła, widocznie wie, co robi. Z eee... że jest... A, ok dawno temu, ale łapię Natalio. Chyba jak każdemu rodzicowi i mnie czasem puszczają nerwy. Teściowa słysząc, to zaraz się wtrąca i krzyczy na mnie w obecności dziecka. Zaznaczam, że sama nie była opanowanym rodzicem i czasem też nie jest opanowaną babcią wobec innego wnuka. Zwracałam uwagę niejednokrotnie, że ma tego nie robić, ale oczywiście życiowo wie wszystko lepiej. Co robić? Eee... Wiesz co? Myślę, ja w takich sytuacjach... Eee... Znaczy ja, ja, powiem... ja powiem ci dwa poziomy. Bo ja też jak każdemu rodzicowi i mnie czasem puszczają nerwy i bywam wtedy e, i bywam wtedy nieprzyjemny dla swojej córki. Robię rzeczy, e, których dla swoich dzieci obydwojga. to akurat trzeba to znaczy e, I bywa wtedy, że moja mama to skomentuje i jest to dla mnie trudne, ale czasami jest jest to pomocne. Niezależnie od tego, jakbym ją oceniał jako mojego rodzica, bo też pewne rzeczy robię inaczej niż moja mama. I nie chcę, robić, żeby robić jak moja mama pewnych rzeczy. Moskwa jest genialna, kochana i uwielbiam ją. To, to, jak, to jak każdy chyba rodzic, nie wszystko biorę jeden do jednego. Ale kiedy ona mnie upomina, to ja jej za to dziękuję. Ale kiedy krzyczę, Myślę, że no, moja mama tutaj, gdyby krzyczała, to myślę, że to jest moment. Mamo, nie, proszę pani, mamo, rodzic z teściami, komunikujemy, nie chcę o tym teraz, nie chcę o tym rozmawiać. Biorę dziecko i wychodzę. Korzystam z tego, że ona mi wrzuca, bo próbuję się hamować dzięki niej. Super, ale wychodzę. Myślę, że. Rozmowa może być tutaj bardzo trudna, bardziej to postawienie granicy. Biorę dziecko i wychodzę i z nim gadam poza, korzystając z tego, że pomaga to czasem zachować swoje nerwy, ale nie bądźmy przy tym, bo to, bo to nie pomaga, kiedy wszyscy na wszystkich krzyczą. To nie pomaga, i ja bym starała się wtedy rzeczywiście wziąć dziecko i wyjść, żeby porozmawiać, a potem wrócić do mamy, mówiąc, mamy teściowej, mówiąc jej, wiesz co, za dużo było krzyku. Ja nie powinnam krzyczeć, ty nie powinnaś, moim zdaniem ty też nie powinnaś krzyczeć, dlatego postanowiłam wyjść. Ale dziękuję ci za to, że. Bo no właśnie, i tutaj też taka rzecz która, bo ja tutaj bardzo dużo mówiłem o stawianiu granic. Bezwzględnie o stawianiu granic. Ale też to, co pomaga w stawianiu granic, jest wdzięczność. Jest wdzięczność i pokazanie, że my tu nie jesteśmy tylko, żeby stawiać granice. Wobec naszych rodziców teściów, ale też, żeby okazywać im wdzięczność. Tak? I jakkolwiek jest to bardzo trudne, to wiem, że okazywanie wdzięczności zawsze może pomóc wdzięczności albo pokory zawsze może pomóc właśnie w takich rozmowach. Czyli myślę, że jakbyś po tym, jak wyjdziesz, może twoja teściowaś na początku obrazić czy coś w tym rodzaju, ale potem do niej przyjdziesz, a jeżeli nie jest w stanie rozmawiać, napiszesz, mamo, masz rację, nie powinnam krzyczeć, dziękuję, że mi to pokazałaś. Natomiast trudno mi było przyjąć to, że krzyczałaś również, dlatego wyszłam, ale dziękuję Ci za to, że mi pomogłaś to zauważyć. I myślę, że okazując im wdzięczność i miłość wobec każdego, czy to będzie nasze dziecko, czy nasz rodzic, będzie dużo łatwiej też postawić granicę, bo też to, o czym mówię w książce, granice dzieci i dorosłych, którą możecie w natuli kupić, albo na psychoblogu, jeżeli chcecie podpisaną, ale przede wszystkim na Tuli sprzedaję. W stawianiu granic nie chodzi o to, żeby krzyczeć, żeby walczyć, żeby być bezwzględnym. Ja w tej książce piszę o, o tym, że należy stawiać granice najsłabszą skuteczną metodą. Najsłabszą skuteczną metodą, czyli staram się zrobić tak najłagodniej, ale żeby to działało. Ale jak najłagodniej? Więc życzę wam tego, żeby wasza droga z waszymi teściami i rodzicami właśnie była drogą, w której możecie czerpać ten ogromne bogactwo poprzednich pokoleń, opowieści, historii, innego podejścia. Ogromne bogactwo tego, że oni często mają czas i po prostu mają bezwarunkowo zalewanie nasze dzieci miłością, ale więc życzę wam, żebyście mogli z tego czerpać. Życzę Wam. Żebyście potrafili stawiać granice łagodnie i w ciepły sposób, ale zarazem szanując to, że to, jak oni pomagają, to jest pewna ich propozycja. Możesz jej nie przyjąć, możesz ją negocjować, możesz prosić, ale trzeba na końcu wiedzieć, że to są granice. I życzę ci, żeby wam, życzę wam żeby to się rzeczywiście udawało, żeby dojść rzeczywiście do tych porozumień, żebyśmy mogli garściami czerpać z bogactwa tego, co nam dają dziadkowie, więc tak tyle ode mnie, chciałem Was zaprosić do trzech rzeczy, oczywiście chciałem Was zaprosić do jeżeli jesteście ciekawi tego, co opowiadam w krótszych raczej formach to możecie znaleźć to na psychoblogu Jarka Żelińskiego na Facebooku oraz na YouTubie, głównie na Facebooku tam jest łatwiej ale też możecie poczytać o granicach dzieci i dorosłych w książce, którą tu widzicie Granicy dzieci i dorosłych, wydawnictwa Natuli, które też zaprosiło mnie na dzisiejszą akcję, ale dzisiaj szczególnie Was chciałem zaprosić do tego, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Myślę, że byłoby super, gdybyśmy każdy z nas, ja też zaraz to zrobię, wrzuciło 10 złotych, Spotykałem się tych 300 osób. Gdyby każdy z nas wrzucił 10 zł, to jest solidny pieniądz 3000 zł. Super by było taką sumę zobaczyć w skarbonce, w skarbonce, którą, którą znajdziecie na, na Natuli i, i w opisach tego wydarzenia. Więc zapraszam do tego, żeby się tutaj włączyć. Ja jestem bardzo wdzięczny Natuli, że mnie zaprosiło, bo zawsze marzyłem o tym, żeby wziąć aktywny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i pomóc łączyć serca. A nie tylko wrzucać po prostu do skarbonki, co staram się co roku robić, tylko rzeczywiście, żeby pomóc łączyć te serca. Więc bardzo was do tego zachęcam, żeby rzeczywiście był tego duży owoc. Bardzo Wam dziękuję za to, że zaufaliście mi. Swoją złością, swoją frustracją, swoim niezgadzaniem się. Bardzo Wam dziękuję za pytania, w których mówiliście, że kurczę gościu, nie spina ci się ta definicja. Kurczę nie zgadzam się, bo jest tak i tak, bo dzięki temu mogliśmy to pogłębić, przyjrzeć się. I nadal mówimy o granicach, nadal zostawiam Was ze swoimi wyborami, w Waszych granicach. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo Wam dziękuję za miłe słowa. Mam nadzieję, że rzeczywiście. To, co sobie powiedzieliśmy przez te półtorej godziny, to są słowa, które mają moc, które pozwolą sprawić, że Wasze relacje z Waszymi teściami i rodzicami, a zwłaszcza relacje Waszych dzieci z Waszymi dziadkami będą bogatsze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia na kolejnych. Dobranoc.